Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Ja cały czas walczę z moją kiełbasą. Ja znam procedury, znam moje błędy. Wiem, że na pewno będziecie mnie gdzieś poprawiać w komentarzach. Dziękuję za wszystkie komentarze. Zdaję sobie sprawę, że nie robię tego profesjonalnie, bo robię to pierwszy raz, ale efekty są, teraz Wam pokażę jakie. Tutaj po prostu niech się obsuszy to, co nadziałem do tej pory, żeby się nadawało do wędzenia. No na razie jest tego tyle, tam jest jeszcze ponad drugie tyle do nadziania, ale ja składam Wam film. Tutaj zrobiłem sobie przerwę, trzy kawałki sparzyłem. Sparzyłem, czyli wyszła zwykła biała kiełbasa. Zobaczę, jak to smakuje. Zaraz Wam pokażę, taki wywar się też stworzył, może jakąś zupę z tego zrobię. Tutaj dla Was film się renderuje, dlatego przerwałem ten ostatni film, czyli ten, co się renderuje, żeby go wrzucić, bo jest wieczór, poniedziałek, żebyście mieli materiał. Ponad 20 minut. No i tutaj parzyłem tą kiełbę. No i też wyszedł taki fajny rosołek, bulion. Można na tym jakąś zupę zrobić później. Dobra, ja teraz zjem, pozmywam przez ten czas. Film się do Was wrzuci, zrobię opis, miniaturkę i zabieram się za robotę. W dalszej części mam nadzieję, że już w tym odcinku będziemy wędzić, później parzyć i będzie gotowa. Myślę, że wędzenie będzie takim najbardziej spektakularnym procesem, elementem wyrobu tej kiełby. Struktura tej kiełbasy wygląda w ten sposób. W tym momencie jest mocno zbita, tak więc nie ma jakichś dużych oczek tłustych. Jak to się uwędzi, to będzie taka porządna kiełba. Są takie jaśniejsze, ciemniejsze, czyli większe kawałki, mniejsze. Jakieś przyprawy przebijają w smaku. Już spróbowałem. Jest ok, jak polska kiełba. Ja się dalej biorę za robotę, ale tam jest taka koleżanka, nie wiem czy widzicie, przy kartonach. Jaszczurka, żeby mi się nie dobrała. Tutaj jest, widzicie? No, ale raczej nie. Ja z nimi żyję w symbiozie, bo komary i muchy zjadają. Jak będzie okazja, to Wam pokażę. Mam jeszcze takie właśnie specjalne siatki, namioty do powieszenia, do suszenia, żeby się żadne robactwo, muchy i tak dalej do tego, czy większe drapieżniki jak koty do tego nie dobrały. Wrzuciłem Wam przed chwilą film, robię kiełby. Win zajechała do mnie na plotki, więc sobie pogadamy trochę z wieczór. Jak to restaurator z restauratorem. Dobra, Win pojechała, ja wracam do mojej roboty. Film Wam już wrzuciłem, jest poniedziałek, wieczór, około godziny 12 u mnie. Zaraz sobie puszczę Witold Gadowski kanał, żeby mi w tle leciało, żebym jakieś wieści z kraju miał rzetelne. Polecam, Witold Gadowski. Słuchajcie, u mnie noc, kawka, ja cały czas robię. Teraz już z takiego poszło całego flaka, jeszcze końcówka tam została i długo też trwa zmywanie naczyń, bo już coś tam pozmywałem w międzyczasie. No i tutaj obsychają pod wiatrakiem te, które już narobiłem. Zaraz tą żmiję, co tutaj mam na stole, poskręcam. Mówię, jeszcze jedna i zabieram się za zmywanie. Słuchajcie, godzina w pół do czwartej nad ranem. Ja skończyłem, pozmywałem sprzęt, stoły. Zostało trochę mięsa w nadziewarce, to zrobiłem takie pseudokotlety. Takie lekko pod smażyłem z jednej i z drugiej strony. Ja już dzisiaj jeść nie będę, to je sobie po prostu obrobiłem termicznie i ochłodzę i włożę do lodówki. A mój finalny produkt tutaj, to już, znaczy finalny. Mówię, tu posprzątane, a produkt finalny na dziś wygląda w ten sposób. Lekko wiatrakiem, żeby się obsuszyła ta kiełba tutaj. I zaraz ją chowam do kuwet i do lodówki włożę i jutro wędzenie. I parzenie, i znowu suszenie, i zmywanie. Dajcie spokój, mówię Wam. Że już mi się lekko odechciewa, to trzeba robić tak chyba od rana do wieczora. Jeden proces, później na drugi dzień kolejny, większej ilości. I trzeba drogo sprzedawać, to nie może być tanie. Witam dnia kolejnego, ktoś zapukał do drzwi. I tutaj czyszczą, kurczę, te, zobaczcie, mają takie urządzenia. I będą czyścić mi te urządzenia moje od piwa, od browaru. A ja składam dla Was film. Początek filmu, który będziecie widzieć. To też będzie na tym filmie. Właśnie o kiełbie mojej. I co? I myślę, jak, gdzie tu będę wędził. Jak to będzie? Czy będzie dużo dymu? Pierwszy raz również. Kiełba wyszła dobrze. Czyszczenie tej mojej instalacji całej.
Niestety będę miał jakąś tam stratę, bo z tego systemu piwo, z tych rurek, które tam jest w tym chłodzącym, no niestety trzeba wylać przed czyszczeniem, no ale trzeba wyczyścić. Taka procedura, przychodzą za darmo, czyszczą, tak więc niech czyszczą. No mógł sobie to wylać do kufla, mogę komuś dać. Ja mam herbatkę zaparzoną chińską. W takim oto zaparzaczu. Dobra, ja składam, a niech on robi swoją robotę, a później wędzenie. Wszystko już umyte, wyczyszczone, cała ta instalacja. Ale mówię, że tu mi logo będzie zmieniał. Nie wiem, to mi się podoba. Ładnie to jest, żeby kurczę to nie wyglądało dobrze. Jak ma wyglądać, tylko ja nie chcę. Jak mu się chce, to niech zmienia, ale mi się wydaje... Słuchajcie, powiedziałem mu, żeby nie zmieniał wręcz, bo mi się to bardziej podoba niż to. Ale mówi, że takie tam tutaj mają zalecenie z firmy i muszą wymieniać u wszystkich. Nie wymienia. No i zmienili mi na coś takiego. To jest brzydsze i tutaj to logo też brzydsze. Tak mi się wydaje, nie wiem, napiszcie w komentarzach. Tutaj te boki też jakieś szare. Wydaje mi się, że to zmienili, żeby duży napis Kambodża był po prostu. Rebranding. Dobra, ja muszę przygotować teraz moją wędzarnię. Nigdy jej nie używałem. Ona polega na tym, to jest nowa, widzicie, folii, że tutaj podłączamy butlę gazową i kładziemy zrębki na takiej misie, tu jest misa, kładziemy zrębki drzewa, no jakiego tam mamy, ja mam drzewa owocowe. Ustawiamy sobie intensywność tutaj palnika gazowego i on podgrzewa te zrębki, które się tlą, dymią i tutaj układamy sobie kiełbę, czy co tam mamy do wędzenia. Po złożeniu tak to się prezentuje. Mamy kolejne poziomy. Tu mam termometr i tutaj mam płytę, tą, która płytę palnik i tutaj mam pojemnik na zrębki. Tutaj misa na ociekające jakieś tam sprawy, żeby nie padały na palnik. No zobaczymy, jak to zadziała. Pierwszy raz będę się musiał tej wędzarni nauczyć. Jakoś to będzie, trzeba działać. A tutaj mam zakwas chlebowy z mąki żytniej i muszę go dokarmić zaraz, ładnie rośnie. Dobra, rozpakowałem kolejną mąkę, przesypałem sobie do pojemnika, żeby się to nie kurzyło, nie pyliło. Mąka przyleciała do mnie z Władywostoku poprzez Pekin. Słuchajcie, tu mam trociny drzew owocowych. Takie, większa frakcja i mniejsza frakcja. Zobaczymy. Pierwszy raz muszę wyczuć wędzarnię, wszystko. Kiełby wyciągnąłem z lodówki. Ponowne obsuszenie przed wędzeniem. Tutaj pierwsze gotowanie w garku, w którym będę parzył później te kiełby. Ja na razie go tak przegotowałem wodę, którą wyleję, bo to pierwszy raz nowe garki. Dobra, ja tymczasem idę do pralni oddać moje pranie. Słuchajcie, i tu mam termometr, którym będę, nowy, jeszcze nie rozpakowany, którym będę monitorował temperaturę w garku w czasie wyparzania kiełbas po wędzeniu. Właśnie testuję na tamtym, temperatura bardzo szybko skoczyła. Nie wiem, czy jeszcze będzie szła, sonda jest w wodzie. Teraz wyciągamy, powinna spaść. Wyraźnie schodzi, widzicie to, a więc wszystko działa. Tutaj mamy taki uchwyt do garnków. Dobra, i teraz odkręciłem tutaj ten wąż zasilający gaz od frytownicy i będę podłączał tą wędzarnię. Ten zawór, wejście mamy tutaj. No słuchajcie, sprzedaż idzie, na razie tylko na znajomych, ale też tutaj zachodzą ludzie, którzy gdzieś są pochodzenia polskiego i takim łamanym polskim albo lepszym, gorszym. Dzisiaj przyszedł pan i mówił wpierw po angielsku, a później przeszliśmy na polski oboje i czuć był akcent, ale też przychodzą wszyscy nasi znajomi, wszyscy zostawiają pieniądze, ktoś gdzieś jechał, kupili nawet jakieś sprawy z baru, takie na wynos, także zaczyna się kręcić. Rozeszli się teraz, rozjechali wszyscy, a ja zadzwoniłem jednak po gazownika, przyjechał, podłączył mi to profesjonalnie na dobrych wężach, nową butlę do tego sobie dokupiłem. I teraz przepalę sobie tą wędzarnię po prostu, żeby
żeby ją nagrzać i jakąś tam z niej wypalić ten zapach pierwszy nowości. I później wrzucamy zrębki, wrzucamy kiełbę, podsuszamy tutaj na samym ogniu, a później idą zrębki drzew owocowych i będziemy wędzić. Patrzymy, jak temperatura się zachowuje i tak dalej. Także gaz jest tylko po to, żeby podgrzewał tutaj zrębki trociny drzew. Takie jakie damy, takie będziemy mieli. Ja mam, mówię, drzewa owocowe, mam wiśnie, mam grusze, mam śliwe. Różnej frakcje, mniejsze, większe. Muszę popróbować. No, moje pierwsze wędzenie, pierwsza kiełba, myślę, że jest ok. Tam część osób w komentarzach mi mówiło, nie robisz tak jak trzeba. To zwróćcie uwagę, że wpierw robiłem tak jak nie trzeba faktycznie, ale zaraz się poprawiłem, że tak powiem, i nadziewałem jak trzeba i efekt też mamy nie najgorszy. Zaraz będziemy to wędzić. Wpierw oczywiście obsuszam, bo musi być suche do wędzenia. No i kolejni goście się schodzą, ci już wzięli. Także kolejny. Dobra, wędzarnia już na zewnątrz. Zaraz ją z powrotem zapalam. To musimy się przesiąść na zewnątrz, żeby tego pilnować. Ona jest w miarę ciepła, ja tu muszę już kiełbachy wkładać, żeby one się po prostu jeszcze obsuszyły, jeszcze bez wiórków. Słuchajcie, tak więc uruchomiłem tą wędzarnię, znaczy na razie osuszę. Tak to poukładałem. Myślę, że zrobię tak, że dolna warstwa będzie się robiła najkrócej, tam jeszcze zostało. Teraz jest w ten sposób, tu jest trochę za dużo, będę to musiał rozłożyć. Na razie osuszam na sucho, czyli bez drewna, a później dołożymy opiłki, niech dymi. A moi klienci w postaci Krzysztofa, który zakupił wczoraj wódkę, zapłacona, siedzą tutaj, bo tak w Azji jest, że jak się kupi wódkę i się nie wypije, to na drugi dzień można po nią przyjść. Także siedli tu, bo powiedziałem, że ja będę siedział na zewnątrz, oni niech sobie piją, a ja działam, robię. Dobra, no to co? Zaczynamy, nie? Gaz jest. Patrzcie. Tu jest pewne zabezpieczenie, więc musiałem to zrobić oburącz. Ja później ustawiam tą kratkę, na to idzie taka miseczka, gdzie będą wiórki. Na razie osuszamy, górę zamykam, dół zamykam, niech się stworzy ciąg. Tylko to bym tutaj jeszcze gdzieś było rozłożył lekko, bo tego jest tu za dużo. Póki nie jest gorące, mogę manipulować. A jesteśmy na ulicy przed moim lokalem. Ulica tak się prezentuje wieczorem. No. Działa. Jest z nami też i Jun. Hello. Okej, okay, thank you. Dobra, słuchajcie. Tutaj obsuszam, dlatego drzwiczki otwarte. Jak się obsuszy, to idzie tutaj, idą zrębki. Tak to się ma z perspektywy. No i dobra, pakuję zrębkę tutaj do koszyczka. Taką. Zakrywam ją, żeby miała mniejszy dostęp tlenu. Dzięki temu ona się nie zapali nam od tej temperatury, a będzie dymieć, żarzyć się. Ustawiam to na tym tutaj takim, nie wiem, ruszcie, rusztowanie. Otwieram, już wyłączyłem fajniki na moment. Wkładam to, o, specjalne dziurki, żeby stało. No i odpalamy. Teraz będzie dymić. Dobra, wiórki mam załadowane. Mam tą pokrywę. Zobaczymy, czy one się przypalą od tego, jak będą dymić. Może trzeba będzie zwiększyć ogień. One powinny zacząć się po prostu żarzyć. Tutaj nasza koleżanka Polka, którą znamy. Takie boczne kominy mam obydwa uchylone, żeby zrobić ciąg. Nie chcę też jej za bardzo nagrzewać. Chciałbym trzymać te nie więcej niż 60 stopni. Zobaczymy, czy się uda. Tutaj też otwarte. Nie mamy komina górnego. W ten sposób jest to rozwiązane. Słuchajcie, bez lampy, żeby ludziom po oczach nie świecić, tak się moja ulica prezentuje. Czyli bary pootwierane, tam też.
No my jesteśmy jednym z nich, widzicie, ulica tutaj żyje, to jest taki pod obcokrajowców, pomimo że nie ma turystów, to ci, którzy mieszkają, przychodzą. Tu są moi klienci, a zarazem przyjaciele, ale już kurczę od 2 dni płacą, wszyscy fajne, już się fajnie robią utargi na barze, takie jeszcze nieduże, a już miłe, że tak powiem, z naszych samych rodaków. Tu już fajnie czujemy zapaszek, nie będę tego na razie otwierał, tam na dole mamy ogień, przepraszam. Włączyłem lampę, bo w tamtą stronę nie chcę ludziom po oczach świecić, tak pokazywać, że ich nagrywam, bo nie każdy sobie życzy, już to powtarzam. Tutaj czujemy zapach stąd, fajnie wychodzi. No coś się tam przypala nam, te trociny. No muszę się nauczyć tej wędzarni, tego wszystkiego, później się zrobi lepszą. To jest mój pierwszy raz w ogóle, że kicha kręciłem, pierwsza kiełba w życiu, więc... No, a tutaj już mam przygotowany garnek, umyłem go. Nie? Aha, Misza robi live'a. Misza. Dzień dobry. Cześć, robisz live'a teraz? To jest. To ja się dołączę do tego live'a. Pozdrawiam twoich widzów. Nagrywamy na raport z Państwa środka. Jak chcecie widzieć na bieżąco, to wchodźcie na mój kanał. Słuchajcie, przyjechała śmieciarka, więc podmiotłem jeszcze i idę wyrzucić śmieć. Wracam. Będę. Towarzystwo siedzi sobie. Popija. Panowie, może następną wódeczkę dla panów. Słucham? Skąd ta wódeczka? No z baru, no. No skąd? Zaraz im się skończy ta butelka, pewnie wezmą drugą. Zobaczymy, pożyjemy, poczekamy, ja robię swoje. Słuchajcie, już czujemy fajny aromat wędzenia. Przymknąłem troszeczkę te burty kominowe, ale widzicie, nie wiem, czy ich bardziej nie zamknąć, żeby więcej tego dymu wygenerować, chociaż chcę też stworzyć jakiś ciąg. Żeby tam się za bardzo nie pociło, żeby wychodziła para przynajmniej. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No pierwszy raz, jakoś tam wyjdzie. Przyszła kolejna gwiazda. Say that she says you want a drink. Yes, no problem. Cały czas wędzimy. Jest i Bobo. Hello, Bobo. Jest i fast food. Tam towarzycho siedzi, a ja robię swoje. Cały czas robię. Pierwsza część kiełby idzie do parzenia. Wyłączę lampę. Bo bez lampy teraz macie, nie? Czekam zaraz, muszę pilnować, tak nie przekroczyć 80 stopni tutaj tej wody, nie? Dymek idzie, nie za duży, to jest bez problemu. Towarzycho siedzi, a ja robię swoje. Oberżysta ma swoje obowiązki. A te pętko najgrubszej zrobię z niej białą, po prostu białą kiełbasę. Wrzucam ją prosto do gara, bez wędzenia. Dobra, słuchajcie, jest po wędzeniu. Tu mi już dochodzi zbyt wysoko, wyłączyłem palniki. Kiełba fajnie wygląda. Tutaj mam już wcześniejszą partię. Tak więc później jeszcze podsuszanie, osuszanie, jak to wszystko ostygnie i konsumpcja, sprzedaż. To by było na tyle. W dzisiejszym odcinku pamiętajcie, że mamy dedykowane kalendarze dla naszych patronów. Link do patrona tam macie pod każdym filmem. Każdy patron dostanie od nas gift w formie kalendarza. Ktoś się pytał, na który rok? Z góry mówię 2021. Ok, subskrybujcie, lajkujcie następnego odcinka. Pozdrawiam, cześć!